po tym wstępie, który dzisiaj mogliśmy usłyszeć na początku naszego nabożeństwa, nie wiem, czy się już zorientowaliście, o jakim człowieku dzisiaj będziemy chcieli mówić i rozmawiać i jakie to słabości wyciągniemy na światło dzienne tego człowieka. Nie wiem, domyślacie się? No, brawo, Kasia. Renia wiedziała, bo dostała wcześniej informację, by też pieśni przygotować, które no, w jakiś sposób też uzupełniają to, o czym dzisiaj chcę mówić. Więc, drodzy, jest piękne słońce, zbliżamy się już dużymi krokami do majówki. Już niektórzy widzą na horyzoncie wakacje, plaże, no taki czas beztroski, kiedy właśnie odpoczywamy sobie od tych wszystkich zajęć, od tych naszych prac. No możemy pomarzyć. Możemy pomarzyć. Jeśli tylko mamy wyobraźnię i ta nasza wyobraźnia jeszcze w miarę dobrze jest sprawna i działa, to możemy właśnie sobie to wyobrazić. I dzisiaj właśnie chciałbym was zabrać, tak jak powiedziałem, byśmy mogli się przysłuchać pewnej rozmowie, pewnej bardzo intymnej rozmowie z pewnym człowiekiem o imieniu, tutaj już padło, Piotr. I chcę was zabrać właśnie na brzeg Morza Tyberiackiego, gdzie cała ta historia ma miejsce. Ale będziemy jeszcze też w kilku innych miejscach, by móc wejść w kontekst, dlaczego ta rozmowa musiała się odbyć, dlaczego Jezus poszedł nad morze, by spotkać się z Piotrem. To wszystko ma jak gdyby swoje umocowanie w wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej. Dlatego zachęcam was, abyście mogli otworzyć dzisiaj swoje Biblię. Nic nie będziemy wyświetlać. Nie przygotowałem żadnych tekstów, więc tylko dzisiaj bazujemy na naszych Bibliach. Jeśli macie, to zapraszam, otwierajcie. A na początek naszym takim głównym tekstem, nad którym będziemy się chcieli pochylać, jest rozdział 21 Ewangelii Jana. Przeczytam większy fragment, który wprowadzi nas, tak jak też powiedziałem, w kontekst, więc zacznę czytać od pierwszego wiersza, a skończę właściwie na 18 wierszu. Więc dłuższy fragment, ale posłuchajmy, co tam się nad tym morzem wydarzyło. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej, synowi Zebedeusza i dwaj inni uczniowie jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przebyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 20 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. I teraz to, co jest kluczem dzisiejszego rozważania, rozmowa. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu,
paś, owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś, owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś, owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę odpowiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Niesamowite wydarzenie, drodzy. Ciekawa historia, która wydarzyła się nad brzegiem Morza Tyberiackiego. Można oczywiście na początku zastanawiać się, jawi się nam pytanie, a dlaczego uczniowie znaleźli się właśnie nad brzegiem tego jeziora, inaczej zwanego Galilejskim, ponieważ te nazwy są w Bożym Słowie zamienne. Właściwie to raz jest użyte w Ewangelii Jana, Morze Tyberiackie, ale chodzi tutaj o jezioro Galilejskie, więc jeśli będę mówił jezioro czy morze, będzie to dotyczyło tego samego miejsca. Dlaczego się oni tam znaleźli? Właśnie nad tym jeziorem. Ponieważ to sam zmartwychwstały Jezus Chrystus polecił im, aby się tam udali i na Niego oczekiwali. To Jezus im powiedział, wyprzedzę was w drodze do Galilei. Czy uczniowie już ten strach, który mieli w swoim sercu, odrzucili na bok? Myślę, że nie. Oni musieli naszykować się właśnie na spotkanie z Jezusem. Takie osobiste, indywidualne. Musieli naszykować się na rozmowę z Nim. A szczególnie Piotr. Szczególnie Piotr, który miał z Jezusem do porozmawiania. I oni tam są. I ta scena, drodzy, w pewnym sensie przypomina, bo jak gdyby historia zatoczyła koło. Nie wiem, czy pamiętacie z Bożego Słowa, kiedy Jezus powoływał Piotra do służby. Kiedy stanął też na brzegu i Piotr też nic nie złowił wtedy. A Jezus kazał jeszcze raz zarzucić sieci, wypłynąć. I oni złowili. Tylko, że wtedy Pan Jezus powiedział, że teraz będziesz łowił ludzi. I zobaczcie, minął pewien czas. Minął ten okres, kiedy uczniowie chodzili z Jezusem i znowu spotykamy się nad brzegiem jeziora. I znowu mamy Piotra i mamy Jezusa. I właśnie, żeby zrozumieć, dlaczego ta rozmowa w ogóle się tam odbyła, to musimy się znowu na chwilę przenieść o kilka czy kilkanaście dni do tyłu. Kiedy Jezus spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, powiedział im po raz wtóry, czy też po raz kolejny, co też się w przyszłości wydarzy. I uczniowie byli przygotowywani na to. Byli przygotowywani wcześniej, teraz dostali taką też bardzo szczegółową informację, ale nie zdawali sobie chyba sprawy, że ich reakcja na te wydarzenia, które Jezus zapowiedział, będzie tak dramatyczna. I w Ewangelii Mateusza tym razem, w 26 rozdziale, wersety 31-35, Ewangelia Mateusza 26-31-35, czytamy właśnie, jak to wszystko się zaczęło. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę.
Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. W ostatniej wieczerzy Jezus zapowiedział swoim uczniom coś niesamowitego. Po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Ale jak to? Żeby zmartwychwstać, to trzeba najpierw umrzeć. Do Piotra nie wiem, czy do końca dotarła ta informacja o zmartwychwstaniu. Myślę, że on sobie bardziej zakodował to, że Jezus musi umrzeć. Że Jezusa czeka śmierć. I tutaj skoncentrował się na tym i te słowa właśnie, które kieruje do Jezusa. Mówi, choćby się wszyscy zgorszyli ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Uczniowie też mu przytakiwali, tak, my też, tak jak Piotr. Będziemy przy tobie, choćby nie wiem, co się działo. Chcemy być gotowi, jesteśmy gotowi być przy swoim mistrzu, przy swoim nauczycielu, przy swoim panu, aż do końca, bez względu na to, co będzie się działo, co inni będą czynić. My będziemy wierni stać przy Chrystusie. Ale nie minęło jeszcze dłuższa chwila, drodzy, i Boże Słowo mówi nam, że kiedy Jezus zostaje aresztowany, to czytamy smutną informację. Mateusza 26:56. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. A co z Piotrem? Co z Piotrem, który składał takie fantastyczne deklaracje? Niesamowite deklaracje. No Piotr był. Jest. Spróbujcie sobie wyobrazić ten tłum, który podąża za Chrystusem, a on tam jest, w tym tłumie. Idzie za Jezusem. Ale już nie w ramię. Z daleka. Już nie jako wierny przyjaciel, ale jako ciekawski obserwator. Chce zobaczyć, co tam się będzie działo, czy rzeczywiście tak się wydarzy, jak Jezus opowiadał. Chce zobaczyć, jak ta historia się skończy, jaki będzie finał. Jest, ale stala. Z tyłu tłumu, mieszamy. Drodzy, fajnie jest, i myślę, że Piotr też to czuł, kiedy jest się blisko Jezusa, kiedy Jezus, no, zyskiwał na popularności, bo przecież Boże Słowo mówi, że był taki moment, że kiedy Jezus czynił cuda, kiedy nauczał, to rzesze ludzi za nim podążało. Mnóstwo ludzi. No Piotr czuł się moim zdaniem dowartościowany, że ma takiego nauczyciela, którego podziwiają wszyscy. No w pewien sposób też stał się osobą publiczną. Dobrze jest ogrzać się w świetle Jezusa, być kimś. Pomimo, że nie było prasy, pomimo, że nie było telewizji, Facebooka i innych komunikatorów, to był znany. Wielu ludzi go kojarzyło, wielu ludzi go pamiętało. To on chodził z Jezusem. Drodzy, tak jak mówi pewne przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, myślę, że tutaj też jest pewne podobieństwo właśnie do tego stwierdzenia. Łatwo być blisko tych, którzy odnoszą sukces. Kiedy jest wszystko dobrze. Kiedy zyskują popularność. Trudniej dochować lojalności, kiedy spotykają ich kłopoty i problemy. Bo dość szybko z pozycji przyjaciół przechodzimy do wiernych obserwatorów. I kiedy Piotr jest przy ognisku, kiedy się ogrzewa, płomienie oświetlają jego twarz. Piotr zostaje rozpoznany przez ludzi, którzy tam byli.
przez pewną służącą. I kiedy Piotr wypowiada kilka słów, kiedy mówi, że nie znam tego człowieka, to ktoś, kogo rozpoznaje po mowie i mówi, to jest człowiek, który pochodzi z Galilei. Zostaje rozpoznany z wyglądu i z mowy. Jednakże dalej się zapiera swojej przynależności do Jezusa. Nie znam tego człowieka. Mylicie mnie z kimś. To jakaś pomyłka. Nie znam tego człowieka. Po trzykroć się zapiera. Nie znam tego człowieka. Jakie uczucia musiały zawładnąć Piotr od tamtej chwili, kiedy powiedział, kiedy wyznał, że nie zna tego człowieka? Kiedy zapiał kur, przypomniał sobie, przecież musiał sobie przypomnieć te słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane wcześniej, że trzykrotnie się go zaprze. A Piotr co zrobił? Czytamy, że gorzko zapłakał. Zaczął sobie uświadamiać, zaczął sobie to wszystko układać w głowie. Zaczął sobie uświadamiać, że Jezus zna go na wylot. Że Jezus przewidział jego reakcję. A jak to? Piotr musiał być bardzo, ale to bardzo zdziwiony. Że Jezus tak celnie przewidział jego reakcję na aresztowanie, ale kolejne myśli zaprzątały mu głowę i myślał, co teraz ze mną będzie? Czy będę mógł spojrzeć innym w twarz? Czy będę mógł spojrzeć Jezusowi w twarz? Przecież Jezus powiedział, że zmartwychwstanie. Na te pytania, które miał w głowie Piotr, już niedługo miał otrzymać odpowiedź. To wszystko zmierzało właśnie do tego spotkania nad brzegiem Morza Tyberiackiego. Ważnego spotkania, które miało rozwiązać tę sytuację. I zanim się już skoncentrujemy na samej rozmowie, kiedy posłuchamy tej rozmowy Piotra z Jezusem, to warto się na tutaj chwilkę zatrzymać. Na taką chwilową, głębszą refleksję. I tutaj przypomina mi się historia pewnego małżeństwa. To było w miarę zgodne małżeństwo. Szanowali się. Można było powiedzieć, ba, nawet się kochali. Mąż tej kobiety miał hobby. Bardzo interesował się samochodami. I wiele czasu swojego życia im poświęcał. I kiedy zbliżały się jego urodziny, żona postanowiła mu zrobić prezent. Podarowała mu brylok do kluczyków do jednego z jego aut. Pewnie nic by nie było w tym dziwnego, że żona postanowiła zrobić prezent swojemu mężowi i że postanowiła wręczyć mu brylok. Gdyby nie napis, który był na tym bryloku. A kobieta napisała tam tak. Dziękuję ci, że udajesz, że kochasz mnie bardziej niż swoje auta. Twoja żona. Drodzy, nie wiem, czy Jezus miałby tyle samo dobrego samopoczucia, by nam powiedzieć, wiesz, dziękuję ci, droga siostro, drogi bracie, że udajesz, że mnie kochasz. Że kochasz mnie bardziej niż twoje hobby. Że bardziej mnie kochasz niż swoje pieniądze. Jedzenie, pożądliwości. Trzykrotnie. Czy Jezus by chciał, byśmy cokolwiek udawali, zakładali maski, udawali kogoś, kim nie jesteśmy? Składali deklaracje bez pokrycia? Nie. Jezus tego nie chce. Ale trzeba się uderzyć w pierś. Trzeba się przyznać do tego, że tacy jesteśmy. Udajemy, że bardziej kochamy Jezusa niż inne rzeczy.
Mówimy, że kochamy, że szanujemy, że doceniamy, składamy różnego rodzaju deklaracje, obietnice, że będę wierny, że nie zdradzę, zawsze będę blisko, że jesteś moim przyjacielem. Słowa, 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 czasami nic nieznaczące, nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. No czyż to nie słowa Piotra? Panie, z Tobą na śmierć, do końca. Przecież ja Cię tak kocham, ja Cię tak szanuję. Ja jestem taki wierny Tobie. Ale kiedy sytuacja staje się dla nas trudna, niekomfortowa, wydaje nam się, że coś stracimy. Ba, tutaj w tym przypadku chodziło o życie. Kiedy nasze granice bezpieczeństwa mają być naruszone, wtedy nasze deklaracje przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Już nie jesteśmy tacy ochoczy, już nie jesteśmy tacy pewni siebie, już zaczynamy kombinować, zaczynamy zastanawiać, kalkulować. Więc warto sobie zadać w kontekście chociażby tego wydarzenia, tego Piotrowego zaparcia się Jezusa, kilka pytań. Ja te pytania teraz powiem, one są otwarte, one są do zastanowienia, do refleksji. Jak wygląda moje codzienne towarzyszenie Jezusowi i naśladowanie Go? Czy nie podążam za Jezusem, ale z dystansem, z daleka? Tak jak Piotr to czynił, kiedy Jezus został aresztowany. Czy jestem gotów dzisiaj być prześladowany ze względu na Jezusa? Jakie kompromisy stosuję w moim życiu dziś? Co mogę powiedzieć o mojej odwadze? Czy nie ma we mnie rozdźwięku między deklaracjami a czynami? A w jakich sytuacjach posługuję się kłamstwem? Czy osiągnąłem kiedyś szczyt zakłamania? W jakich sytuacjach byłbym w stanie wyrzec się najwyższych wartości? A jaka była najmroczniejsza godzina mojego życia? To są pytania, na które trzeba czasami sobie odpowiedzieć. Czasami trzeba, jak to mówią, wsiąść byka za rogi i powiedzieć. Tak, Panie, te pytania są trudne. Ale kiedy szczerze sobie na nie odpowiem, to zobaczę, w którym miejscu jestem tak naprawdę. I zobaczę, dokąd zmierzam. Ale te refleksje to dla nas na później. A teraz wróćmy do ogniska rozpalonego nad brzegiem morza. Bo tam szykuje się ta właśnie ciekawa rozmowa, którą już mogliśmy usłyszeć. Jezus doskonale wiedział, jakie uczucia targają Jego uczniami. Nie tylko pewnie Piotrowi było wstyd, nie tylko Piotrowi było smutno i pewnie nie tylko on gorzko zapłakał. Wszyscy deklarowali mu lojalność, a w rzeczywistości go opuścili i zdradzili. Ale to, co jest niesamowitego w tej historii tutaj, to, że Jezus nie zrezygnował ze swoich uczniów. I dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego. Nie zrezygnował z tych, którzy go zawiedli, którzy go zdradzili. Nadal chciał, aby oni byli świadkami Jego zmartwychwstania. Chciał, żeby byli misjonarzami, którzy zaniosą tą dobrą nowinę do innych ludzi. Mieli mówić, że jest ratunek od grzechu. Najpierw jednak musieli skonfrontować się z Jezusem. Musieli właśnie wejrzeć w swoje serca, w którym miejscu są. Ich uczucia, ich zranione uczucia, ich pogmatwane decyzje musiały być uzdrowione, wyprostowane, by móc iść dalej i głosić Boże poselstwo. Ale żeby to mogło się wydarzyć, potrzebna była rozmowa. Rozmowa duszpasterska. I najlepszym duszpasterzem jest Jezus. Sam Jezus. Oni mieli ten przywilej, że
najlepszy, najwspanialszy duszpasterz mógł z nimi siąść i z nimi porozmawiać. Ale zastanawiałem się też, jak ja bym poprowadził taką rozmowę. Broń Boże, nie chcę wchodzić w buty Jezusa. Ale tak po ludzku, patrząc na siebie, na te wszystkie emocje, które towarzyszyłyby temu wydarzeniu, jak ja bym poprowadził tą rozmowę. I posłuchajcie, ja bym zrobił tak. Wiesz, Piotrze, chcę z tobą porozmawiać. Chcę ci przypomnieć twoje deklaracje. Chcę ci powiedzieć, że mnie zdradziłeś. Zawiodłeś moje zaufanie. Nie widzę możliwości, by z tobą dalej współpracować. Tacy jak ty nie mają u mnie drugiej szansy. Zdradziłeś mnie. Nie chcę cię więcej widzieć. Ale czy tak się potoczyła ta rozmowa? Jezus rozpoczyna rozmowę zupełnie z Piotrem inaczej niż to, co przedstawiłem przed chwilą. On stawia mu pytanie. Rozpoczyna od pytania. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Czemu, Piotr, ty wiesz, że cię miłuję? I teraz chodzi tutaj o słowa, które zostały użyte przez Jezusa, które zostały użyte przez Piotra w odpowiedzi. Jezus pytał o miłość agapę. Taką bezwarunkową. Taką, którą tylko Bóg może nam zaoferować. Piotr, czy nie był taki buńczuczny w swoich wyznaniach, on opowiadał, że tak, miłuję cię, ale tą miłością fileo, przyjacielską. I ta rozmowa musiała być trudna dla Piotra. Ale czy aż tak musiała być trudna, jak tutaj czytamy z przebiegu tej rozmowy? Piotr, można powiedzieć, nie odpowiedział do końca na postawione mu przez Jezusa pytanie. Tak jak powiedziałem, doskonale pamiętał, jak zaklinał się, że choćby wszyscy opuścili Jezusa, to On jednak pozostanie. Wtedy, w tamtym momencie uważał, że jest gotowy zaoferować mu taką miłość, większą miłość niż ci, którzy tam byli z Nim, niż ci pozostali. Ale wtedy deklarował coś, do czego jeszcze nie był zdolny. Nie był zdolny do miłości agape. Bo tak jak powiedziałem też, że termin agape określa miłość Boga do człowieka, bo znamy ten wszyscy werset na pamięć, bo tak Bóg umiłował miłością agape świat, że Syna swego dał. Więc człowiek zostaje uzdolniony do takiej miłości dopiero w momencie, kiedy co? Staje się świątynią Ducha Świętego. Kiedy uwierzy Ewangelii, kiedy przyjmie Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę. Sami nie jesteśmy zdolni do takiej miłości. A wróćmy do naszej rozmowy. Do tej wymijającej pierwszej odpowiedzi Piotra. Bo Jezus zadaje kolejne pytanie. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Miłością agapę? Piotr powiada, ty wiesz, że cię miłuję. Fileo. Jestem przyjacielem. Blisko. Ponownie Piotr odpowiada w taki wymijający sposób. Jezus jednak nie kończy i zadaje Piotrowi trzecie pytanie. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Ale tutaj następuje już zmiana. Nie miłością agapę, ale miłością fileo. Czyli innymi słowy, czy to naprawdę jesteś moim przyjacielem? Można powiedzieć, że Jezus zakwestionował nawet to fileo, które Piotr mu wyznawał. No bo z jakiego powodu pojawił się smutek na jego twarzy? Że co, że Jezus po raz trzeci pyta się o to samo? Jednakże Jezus, dobry, miłościwy Bóg, nie chcąc pogrążać Piotra w rozpaczy, na każde wyznanie przyjaźni ze strony Piotra reaguje poleceniem.
Paś? Owieczki? Mówię. Paś? Owieczki? Mówię. Więc można powiedzieć innymi słowy, jeśli jesteś moim przyjacielem, tak jak deklarujesz dzisiaj, na dzień dzisiejszy, ponieważ pewne rzeczy już zostały przepracowane w tobie. Wiesz, że zawiodłeś, wiesz, że zdradziłeś, wiesz, że nie jesteś gotowy, że nie byłeś gotowy, że twoje deklaracje były na wyrost. To wracaj do służby. Wracaj do służby, Piotrze. Pamiętasz, jak powiedziałem ci, że teraz od dziś będziesz łowił ludzi, nie ryby. Wracaj do tego, do czego cię powołałem. Paś, owieczki moje. Nie zrezygnowałem z ciebie. Idź i głoś dobrą nowinę. Podnoś na duchu tych, którzy upadają. Będziesz ich rozumiał. Będziesz ich doskonale rozumiał, gdyż sam przez to przeszedłeś. Nie będziesz ich potępiał, bo ja ciebie nie potępiłem. Czy tak wyobrażaliście sobie rozmowę? Napominającą rozmowę? Trudno pojąć Bożą łaskę, Bożą miłość okazaną na przykładzie Piotra, ale przecież my też jesteśmy świadectwem Bożej łaski, ponieważ też zawodzimy, też upadamy, też składamy deklaracje ponad nasze siły i miarę, a mimo to Chrystus chce, byśmy do Niego przychodzili. Chcę jeszcze rzucić wam światło na pewne fakty, które tam miały miejsce. Bo też myślę, że nie wiem, czy pamiętacie, w różnych takich gazetkach dla dzieci były różne obrazki, takie dwa same, niby takie same obrazki i tam było, co trzeba było znaleźć? Znajdź różnicę, nie? 10 różnic, które jeden odróżni się od drugiego. A tutaj można by patrzeć na te obrazy i szukać, znajdź wspólne cechy tych dwóch obrazów, tak? To, co powiedzieliśmy, że to spotkanie po tylu latach, tak, z powrotem nad brzegiem morza, później co? Trzykrotne zaparcie się Piotra i trzykrotne pytania Jezusa, czy mnie miłujesz? Jeszcze jeden bardzo ważny, istotny element, ognisko. Ognisko, przy którym Piotr się ogrzewał, kiedy patrzył, co będzie się działo z Jezusem, kiedy się zapierał. Tutaj ognisko staje się miejscem przebaczenia. Pewnie w głowie Piotra mogło utrwalić się taka sytuacja, że ognisko od momentu zdrady zawsze będzie się mu z tym kojarzyło. Więc Jezus też nie bez kozery wybiera to miejsce przy ognisku. Kiedy siadają razem, kiedy już po najedzeni, można powiedzieć, bo to śniadanie przygotowane przez Jezusa zostało spożyte, posileni zostali i razem mogą rozmawiać właśnie przy ognisku. Więc miejsce również nie jest przypadkowe. Droga siostro, drogi bracie, może w twoim życiu była taka sytuacja, której wspomnienie stwarza ci jakiś, czy też zadaje ci jakiś ból. Że każdy ma z nas taką sytuację. Myślę, że patrząc na tą historię Piotra, mógłbym powiedzieć, nie dręcz się dalej. Wróć do chwili, w której upadłeś. Spotkaj się tam z Jezusem Chrystusem. Wyznaj Mu wszystko. Jezus zna doskonale tą sytuację. On wie, co tam się wydarzyło, ale oczekuje ode mnie i od was szczerości. Nie zakładania masek, nie udawania, ale szczerości. Bo jeśli wyznamy Mu swój grzech, to Bóg wybacza nam te grzechy. Zgodnie ze swoją obietnicą. Bo w Bożym Słowie również czytamy w 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Takie jest Boże Słowo. Takie są Jego obietnice w stosunku do nas.
Trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, nie jesteśmy doskonali. Popełniliśmy w życiu wiele błędów i grzechów. Ale jeśli je wyznajemy Bogu, jeśli powołujemy się na Jego zastępczą śmierć na krzyżu, to te winy i upadki i grzechy zostają nam wybaczone. Bóg nam wybacza, choć ludzie pewnie będą pamiętać. Może długo będą pamiętać. Ale jeśli ktoś ci kiedyś coś wytknie, to pamiętaj, że Bóg ci przebaczył. O upadku Piotra dowiedziało się wielu milionów ludzi. Ludzi, którzy czytają Boże Słowo. Wszyscy poznali tą historię. I pewnie gdybym zapytał was, po czym pamiętacie Piotra? Po zdradzie. Po zdradzie. Ale ci ludzie, którzy czytali tą historię, dowiedzieli się również o tym, że Jezus mu przebaczył. Że Jezus mu przebaczył. O tym się również dowiedzieli. Jeśli idąc dalej tym tokiem myślenia, to jeśli przebaczył Piotrowi, to znaczy, że przebaczy i mnie. Że wybaczy mi moje winy i moje grzechy. Zobaczcie, jeszcze raz spójrzcie na Piotra, że wyciągnął z tej lekcji bardzo ważne wnioski. Zrozumiał po pierwsze, że kwestia zdrady została raz na zawsze rozwiązana po tej rozmowie z Jezusem. Nie rozpamiętywał już tego więcej. Lecz zabrał się, by wiernie głosić prawdę o zbawieniu Jezusa Chrystusa. I po tym wydarzeniu słowa, które wcześniej wypowiedział, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie, nabrały prawdziwego znaczenia. Bo był wierny. Bo historia mówi, że był wierny aż do swojej śmierci i to śmierci krzyżowej. I nie chcąc umrzeć tak, jak jego Pan i Zbawca poprosił, aby go ukrzyżowano głową do dołu. Nie wyparł się Jezusa i trwał przy nim wiernie do końca swoich dni. Myślę, że ta rozmowa miała wielki wpływ na to. Bo ta rozmowa zmieniła jego życie raz na zawsze. Raz na zawsze. I o takich ludziach Boże Słowo jest pełne. Wiele takich ludzi możemy zobaczyć na kartach Bożego Słowa. Chociażby dzisiaj już wspomniany przeze mnie Abraham. Ale przecież możemy spojrzeć na Mojżesza. Możemy spojrzeć na innych bohaterów, bo oni nazwani są bohaterami wiary. Boże Słowo mówi, że to są bohaterowie wiary. Można by opowiadać o Eliaszu. Prorok, który się, co? Dąsał. Był obrażony. Można by mówić o królu Salomonie, który miał wszelką wiedzę. Wiedział za dużo, ktoś by mógł powiedzieć. Sara, która śmiała się z Boga. Która nie uwierzyła w jego obietnicę. Śmiała się. Ze słów, które Bóg złożył w swojej obietnicy. Nawet w rodowodzie Jezusa, jak spojrzymy i wnikliwie prześledzimy jego życiorys, to zobaczymy, że tam były dziwne osoby, byśmy powiedzieli. Tamar, Rahab, Batrzeba. To kobiety o takiej trudnej reputacji. Ale tych ludzi Bóg używał. Używał, ponieważ ich zmieniał. Nie używał supermenów, geniuszy, ale zwykłych ludzi. Czasami oszustów. Czasami cudzołożników. I kłamców. Ale te braki niedoskonałości nadrabiał swoją miłością. Dlatego wielką zachętą jest dla mnie patrzenie na tych ludzi i że widzę właśnie przez działanie Boga w życiu tych osób wielką miłość, wielki ratunek, wielkie też powołanie czasami do różnych zadań i służb.
I mogę dziękować dzisiaj Bogu za to, że Jezus nas ukochał, że Jezus z nas nie rezygnuje, ale bądźmy wierni. Nie składajmy deklaracji na wyrost, bo i tak Jezus wie wszystko o nas. Ile jesteśmy w stanie udźwignąć, ile jesteśmy w stanie przeżyć. Bo to wszystko i tak w pewnym momencie będzie musiało być zweryfikowane. Dlatego bądźmy sobą. Przychodźmy do Jezusa, bo u Niego jest źródło miłości. Miłości agapy. Amen. Więc zapraszam, powstańmy. Jeśli macie pragnienie modlić się głośno, jeśli chcecie dziękować Bogu właśnie za taką Jego łaskę, miłość, to zapraszam. Mówcie, módlcie się, budujcie swoje serce.